Bożego Słowa. Tutaj Bożenka tak powiedziała parę rzeczy z taką obroną, żeby to nie było naciskiem na nasze sumienia, ale myślę, że lepsze jest to, jeśli nasze sumienia są poruszane, kiedy jesteśmy jeszcze po tej stronie życia, niż gdybyśmy mieli zastanawiać się, co będzie z nami, kiedy nas już tu nie będzie po tej stronie życia. Dlatego myślę, że warto też, nawet jeśli coś jest trudne, przyjąć to, przetrawić po to, żeby to w naszym życiu wniosło rozwój, plon, żeby to słowo ożyło i żeby to słowo też spowodowało przemianę. Chciałbym wam przeczytać fragment z Bożego Słowa. To jest Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 1 do 10 wiersza. Ja będę czytał z tłumaczenia słowa Nowego Przymierza. Nie wiem, czy to... No, chyba będzie to samo. Ja czasami mam troszkę inny tekst, ale to nie szkodzi. Królestwo niebios przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było bezmyślnych, 5 przezornych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swoich lamp wzięły zapas oliwy. Pan młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły, wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to, nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców, u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Można powiedzieć, że to słowo jest takie troszkę trudne dla Kościoła i często chyba, wydaje mi się, no tak nieczęsto jakby głoszone. No bo jest trudne. Ale ono dotyczy naszego życia. Jesteśmy jakimiś pannami. Ja tu bym nie chciał określać, kto jest jaką panną, bo nie jest moja rola, ale chciałbym wam powiedzieć, że warto być tymi przezornymi pannami. Przezorne panny spały razem z tymi nieprzezornymi. Razem się zmęczyły, były w jednej grupie. To nie było tak, że był jakiś taki wyraźny rozdźwięk i podział, że 5 tych mądrych czy roztropnych, 5 tych nieroztropnych jakby osobno gdzieś są w różnych miejscach, w różnym czasie, albo siedzą osobno, one były w jednym miejscu, w jednym czasie i razem. I można powiedzieć, no ciężko by byłoby rozróżnić te panny, które są roztropne, które są nieroztropne, bo nawet jedne i drugie miały lampy zapalone. Świeciło się. Jakoś się świeciło. Jakoś się świeciło, tak? Ale te lampy płonęły. One były zapalone. Można powiedzieć, no, wszystko się dzieje tak, jak należy. Wszystko jest okej. Wszystko jest dobrze. Mamy lampy, one świecą. Ale co się dzieje, kiedy następuje ten czas znużenia, oczekiwania? Czas, kiedy pan młody nie przychodzi. No już minęła jedna godzina, druga. Niektórzy już głosili, że zaraz będzie to głoszenie. Zaraz będzie, przyjdzie Bóg, zaraz będzie Jezus Chrystus, zaraz będzie Jego przyjście. A słowo mówi, nie wiadomo, kiedy przyjdzie. I następuje znużenie. Czekają. W końcu posnęły. Znużenie. Zmęczenie. Czas oczekiwania. I czas oczekiwania powinien nam się kojarzyć z czasem wytrwałości. Oczekiwanie jest czasem wytrwałości, nie rezygnacji, nie cofania się, nie zostawiania czegoś, do czego jesteśmy przeznaczeni. Zobaczcie, jesteśmy światłem tego świata, jesteśmy przeznaczeni do świecenia. Nie może nam zabraknąć oliwy, bo jeśli o to nie zadbamy, to przestaniemy świecić.
Przyjdzie czas znużenia. Okaże się, że oliwy już nie ma. To wtedy ratunku. Dajcie nam ci, co macie. Ale to powiem wam, to chyba tak nie jest, że można się podzielić. Tutaj Pan Jezus mówi o sytuacji, kiedy te odmówiły jakby, że podzielą się tą oliwą. Ale to chyba nie jest sytuacja, w której można się podzielić. Bo czy można się podzielić obdarowaniem, czy można się podzielić tym, co Duch Święty nam daje do naszego życia, czy można się podzielić tym, kim Duch Święty jest w naszym życiu? Nie można, bo On jest w naszym życiu, a nie w życiu kogoś. Więc jak ja mam teraz tej oliwy komuś użyczyć, jeśli ktoś nie dbał o to, żeby ona była w jego życiu? Podchodził do tego od tak sobie. Jest w kościele, chodzi na spotkania, modli się, podnosi ręce, ale przychodzi czas znużenia i okazuje się, że to wszystko było tylko taką wydmuszką, czymś na pokaz, czymś bez ducha, czymś, co każdy robił. Nie odróżnimy wtedy tych lamp, one wszystkie świecą. Bo to, żeby Duch Święty był w moim wnętrzu, od kogo może zależeć? Nie zależy to ani od pastora, ani od lidera, ani od jakiegoś kierownika, ani od kogoś, kto jest jakimkolwiek tam nauczycielem, prorokiem, kimkolwiek w kościele, ani od brata i siostry nie zależy. Nie zależy ani od brata, od siostry. Bo ani brat, ani siostra, ani ktokolwiek nie jest w stanie spowodować, żeby olej był, oliwa była. Jedynie ja sam mogę to powodować, mówiąc, ja chcę więcej, Boże, ja chcę od Ciebie. Ja nie chcę być w miejscu, kiedy będzie znużenie, a jak się obudzę, to zabraknie. Znużenie dotyczy wszystkich. Zobaczcie, wszystkie panny posnęły. Nie było tak, że posnęły niektóre. Że te, co nie miały oliwy, to posnęły, albo odwrotnie. Te, co miały, to mogły sobie spać spokojnie. Wszystkie ze znużenia posnęły. Czyli czas, który upływa, czasami powoduje w nas pewnego rodzaju znużenie, ale nie może spowodować braku oliwy. Nie może ten czas spowodować braku Ducha Świętego w naszym życiu. Dążenia do tego, żeby Duch Święty w naszym życiu był. Te panny, które były pannami nieroztropnymi, nie troszczyły się o swój status gotowości, żeby być gotowe do tego, że gdy przyjdzie oblubieniec, to jest wszystko, co jest potrzebne. Są lampy, one są oporządzone i zapas oliwy i świecą. One w tym czasie, kiedy oblubieniec przychodzi, zobaczcie, co muszą zrobić. Oddalają się jeszcze bardziej od miejsca, gdzie oblubieniec przychodzi, po to, żeby szukać czegoś, czego nie mają. A powinny mieć. Bo nie mają, lampy gasną, więc trzeba gdzieś poszukać. I wcale nie są w miejscu, gdzie jest oblubieniec. One się od tego miejsca oddalają. Po to, żeby znaleźć coś, co by, jeśli można takiego słowa użyć, je uratowało w tym momencie, żeby mogły być na weselu. Ale jest w słowie napisane, że już za późno, drzwi się zamykają. To nie był czas na szukanie oliwy. Wiecie, kiedy jest czas na szukanie oliwy? Teraz. Teraz. Teraz musimy szukać oliwy. Teraz musimy szukać Ducha Świętego. Teraz musimy się napełniać Jego obecnością. Teraz mamy słuchać Jego słów. Teraz mamy przyjmować te słowa do naszych wnętrz, do naszych serc, o co też mówiła Bożenka, że nasze serca są tym miejscem, nasze umysły są tym miejscem, gdzie to wszystko ma zapadać, te dobre rzeczy mają zapadać. Nasze decyzje mają być podejmowane teraz, te, które służą Królestwu Bożemu. Nie kiedyś. Nie, że odłożymy coś na kiedyś, że może kiedyś będę sąsiadowi głosił albo komuś, na kim mi zależy, może powiem, może nie powiem. Zobaczymy, jak będzie. Jak przyjdzie oblubieniec, to wtedy jakoś o tą oliwę się zatroszczymy. Nie, teraz. Teraz jest czas nawiedzenia, mówi słowo. Nie kiedyś. Nie poczekajmy. Powiedziałem wam o tym, że każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby być gotowym, przygotowanym, wyposażonym. I czasami ten okres usypiania, kiedy wszyscy usypiamy, ten okres, kiedy nic się nie wydarza, jest okresem, kiedy myślimy, a może to kościół, do którego należę, spowoduje, że będę tą panną, która jest panną mądrą, roztropną, a może grupa, do której należę,
domowa, niedomowa, jakakolwiek, ona spowoduje, że będę w tym odpowiednim miejscu. Wracam znowu do tego samego. Ty sam, ty sama jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna za to, czy masz olej, czy nie masz. Oczywiście ja nie mówię, że nie ma miejsca, gdzie można przyjść i Bóg zadziała, Bóg dotknie cię słowem, Bóg namaści cię, Bóg napełni cię duchem. To nie o to chodzi. Ale ty musisz mieć serce otwarte, serce gotowe na to, żeby być przygotowanym na to, żeby ta oliwa była. Mieć to naczynie, do którego ta oliwa będzie wlana. A wiecie, jak Pan Jezus napełnia? Jak Pan Jezus napełnia Duchem Świętym? Wiecie, jak napełnia? Do przelewu. Jak przyjdziesz do Pana Jezusa, to dostaniesz tyle oliwy, że aż się przelewa. Leje się na zewnątrz. Przelewa się na innych. Ale to nie da się zrobić tak, że samo to przyjdzie. Ja muszę przyjść do Jezusa Chrystusa. Ja muszę zadbać o to, żeby ta oliwa była. To nie jest tak, że Pan Jezus przychodzi i mówi, gdzie nalać, gdzie nalać. Mówi, każdy, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. To ty masz przyjść i pić. Pragnąć, przyjść. Nie, że Pan Jezus to zrobi za ciebie. To ma wypływać z naszych wnętrz, z naszych serc. To pragnienie napicia się musi być od nas w stronę Jezusa. To tam nie jest napisane, kto nie pragnie, niech też przyjdzie. Albo kto nie przyjdzie, to ja do niego przyniosę. Nie. Musisz pragnąć i musisz przyjść. Te panny, które nie miały oliwy, nie poszły, kiedy był na to czas. Jakoś to będzie. Zawsze się udawało. Jakoś świeci. Jestem w tym miejscu, gdzie inne. Nasze świecą, mi świecą. Dobra, jakoś to będzie. Na czym ich głupota polegała? Niefrasobliwość. Na lekceważeniu. Na ignorowaniu. Na niepoważnym podchodzeniu do tego Bożego działania, którym jest Duch Święty, który chce być w nas, w każdym osobiście. Jakoś to będzie. Jestem przecież w dobrym miejscu. Jestem z tymi wszystkimi, którzy świecą, to ja też trochę świecę. Jakoś się uda. Nie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby być pełen Ducha Świętego. Każdy z nas jest odpowiedzialny, żeby słuchać Bożego głosu. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby przyjmować Bożą łaskę po to, żeby ta Boża łaska działała w naszym życiu. Bo można żyć bez Bożej łaski. To czy ona będzie działała, jak ja jej nie przyjmuję? Może Boża litość. Może Boża litość, ale to już o tym nie chcę mówić. Boża łaska jest potrzebna w naszym życiu, ale my ją przyjmujemy. Mówimy tak, Boże, ja bez Ciebie nie mogę żyć. To, co dzisiaj w modlitwie wyznawaliśmy. Ja tego nie mówię po to, żebyśmy też poczuli się dzisiaj z ciężką w naszych sumieniach, bo ja myślę, że nie jest tak, że my tego nie wiemy, albo nie czujemy, albo nie chcemy w tą właściwą stronę iść. Myślę, że my to wiemy, czujemy. Ja raczej mówię to po to, żeby pobudzić nas do tego, żebyśmy nie stali się tymi, którzy w tym utrapieniu tego świata, w tym, co się dzieje w tym świecie, nie stali się tymi, którzy się znużyli i zaprzestali szukać Bożego działania w naszym życiu, Boga obecnego w naszym życiu. Nie zaczęli myśleć sobie, jakoś to będzie. Przecież to przeminie. Wszystko się zmieni. Znowu będzie dobrze. Uda się. Nie, my mamy być tymi, którzy dzisiaj żyjemy w taki sposób, w jaki nas Bóg do tego powoływał, abyśmy byli światłem dla tego świata. Mamy być światłem dla tego świata, więc w nas musi być Duch Boży. Bez Ducha Bożego słabo będziemy świecili, bo to jest oliwa, która musi być dostarczona do naszego życia, po to, żeby to światło było widoczne z daleka. Nie wiem, czy to mówić, ale no powiem, bo jest to taka ciekawa matematyczna zależność. Słuchajcie, 5 mądrych, 5 głupich. Ja nie wiem, czy Pan Jezus przypadkowo tak to powiedział pół na pół, czy może specjalnie, czy może daje nam do myślenia, że to wcale nie jest takie oczywiste, że cały Kościół, czy całe zgromadzenie to jest 100%. 100% ludzi, którzy tak samo czują, myślą, biorą, przyjmują od Boga. Pan Jezus to powiedział, 5 mądrych, 5 głupich. 5 roztropnych, 5 niefrasobliwych. Nie wiem, ja nie chcę chyba na to pytanie nawet odpowiadać. Bo ja bym nie chciał wyznaczać, kto jest po której stronie. Ja bym raczej chciał
pomyśleć w ten sposób, że może, Panie Jezu, Ty po coś to powiedziałeś, żebyśmy się zatrwożyli i popatrzyli na to, czy ja się przypadkiem nie gubię w tych pięciu nieroztropnych, czy ja może chcę dążyć do tego, żeby być w tym ciągu tych pięciu roztropnych, mądrych, Panie. I myślę, że ta liczba może być taką liczbą, która nas troszkę może w jakiś sposób, ja bym powiedział raczej, żeby motywowała do tego, niż żebyśmy się bali tej liczby, żeby ona była motywacją do tego, że my chcemy być tymi mądrymi pannami, tymi pięcioma, ale mądrymi. Że jest ryzyko bycia panną niemądrą pół na pół. Więc co, znowu muszę patrzeć na siebie i mówić, Boże, to kim ja jestem? Ja chcę, żebym był po stronie mądrych panien. Ja chcę być po stronie mądrych panien, dlatego że kiedy Ty przyjdziesz, to ja nie chcę dopiero lecieć, coś robić, szykować, szukać, pytać. Ja już chcę być gotowy dzisiaj na Twoje przyjście. I drugą rzeczą, która jest ważna dla naszego życia, czy my dzisiaj jesteśmy gotowi na przyjście Jezusa Chrystusa. Ja użyję sformułowania Karola, bo Karol to w środę powiedział, że chciałby jeszcze pożyć. To nie jest nic z tym złego. Chciałby jeszcze mieć rodzinę, żonę, dzieci, chciałby doświadczyć tego, co każdy z nas albo już doświadczył, albo doświadcza, albo będzie doświadczał. Nie ma nic z tym złego. Ale to jest troszkę przeciwstawne do tego, co jest mocniejsze. Oczekiwanie na przyjście Jego, naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa. Nawet jeśli bym nie doświadczył tych wszystkich rzeczy, a może lepszych, w sensie ludzkim, ziemskim, to się ma nijak do Jego przyjścia. Bo Jego przyjście oznacza bycie z Nim na zawsze, bycie na weselu baranka, bycie w Jego obecności. Powiedzcie, czy dobrze wam się żyje w momencie, kiedy czujecie Bożą obecność? To nie chodzi tylko o takie zjawiska cielesne, że ciałem coś odczuwacie, ale wiecie, że Bóg jest z wami. Dobrze wam się żyje. O wiele lepiej będzie tam z Nim na zawsze, na wieki. Także to przeciwstawienie, przepraszam Karolu, że wykorzystałem twoje słowa, ale to przeciwstawienie, że można by chcieć jeszcze pożyć na tym świecie. Tak. Nie, nic z tym nie ma złego. To nie jest nic złego. Natomiast nie ma to nijak się do tego, czym jest przyjście Jezusa Chrystusa. Bo wtedy wszystko to zblednie, zblaknie, złoto nie ma znaczenia, nie ma blasku, chwała ludzka nie ma znaczenia, nie ma blasku, ziemskie królestwa nie mają znaczenia, nie mają blasku, bo Jego blask, Jego światło, wszystko, tam jest napisane, że to będzie jak blask, który z nieba pochodzi, jak taki piorun, który przechodzi przez całą ziemię. Nie da się na to patrzeć, tak świeci. To co my mamy porównywać? Blask tego świata? Słaby. Można powiedzieć wręcz ciemny. Wręcz ciemny. Lampy są po to, aby świeciły. Lampa, która nie świeci, jeśli się ją da naprawić, to można spróbować, ale jeśli nie świeci naprawdę i nie chce świecić, to trzeba ją wyrzucić. Do niczego się nie nadaje lampa, która nie świeci. No może jakaś ozdoba z niej, ale to też tak z czasem się kurzem pokryje. Słaba ozdoba. Lampy są po to, żeby świecić. Dlatego tak ważną rzeczą jest to, żebyśmy zadbali o to, żeby mieć oliwy pod dostatkiem. Zapas oliwy. Zapas oliwy. Szukamy tego, co Boże w naszym życiu, nie tego, co ziemskie, nie tego, co ludzkie. Tam jest zapas. W Królestwie Bożym jest zapas. W Królestwie Bożym nie brakuje. Królestwo Boże jest tym królestwem, które mówi, że mnie szukajcie tego królestwa, a wszystko inne będziecie mieli. Tam jest zapas wszystkiego. Czasami jest nam ciężko w to uwierzyć. My jako ludzie mówimy, no z praktyki wychodzi inaczej. No przecież jest pandemia, no przecież lockdown, no przecież za chwilę będzie kryzys, no przecież za chwilę będzie coś jeszcze, zatrzymają wszystko, jakieś tam nastaną rządy światowe. A co mnie to obchodzi jako dziecko Boże? Ja mam świecić. Moim przeznaczeniem jest świecić. Moim zadaniem jest świecić. Moim zadaniem jest mówić o Jezusie, moim zadaniem jest świadczyć o tym, kim jest Bóg w moim życiu. To wszystko, co ten świat wywiera, pokazuje ludziom, to jest po to, żeby nie nabyć zapasu oliwy, ale żeby usnąć i potem się obudzić z niczym. Bo się będę bał, bo będę szukał czegoś, co nie jest w Królestwie Bożym, bo tego świat nam nie da, co Królestwo Boże, bo tam tego nie ma. Tam nie ma pokoju, radości, zbawienia, łaski. Tam nie ma tego wszystkiego, co jest w Królestwie Bożym, bo tam nie ma Jezusa. Co trzeba zrobić? Trzeba pójść do świata, przełamać te bramy, pokonać po to, żeby przynieść Jezusa. Żeby pokazać ludziom, kim On jest. On jest światłością świata. On jest Królem. On jest Panem.
On jest zwycięskim Bogiem. To On żyje na wieki. On króluje na wieki. I kim my jesteśmy? Ambasadorami Jego. Tymi przedstawicielami, którzy mówią prawdę o Nim. I teraz możemy się zastanawiać, co to będzie z tym światem. Jest napisane, co będzie z tym światem. O tym dzisiaj nie głosimy. Ja ze eschatologii to nie jestem najmocniejszy, więc o tym nie głosimy dzisiaj, co będzie z tym światem. Ale świat przeminie. Świat spłonie. Świata nie będzie. Zresztą świat już parę razy obrywał za to, że nie chciał odstąpić od grzechu. Potop, Sodoma, Gomora, Izrael, który się tułał po pustyni ze swoich win i grzechów, bo nie chciał do ziemi obiecanej, chciał do Egiptu z powrotem. Także świat nie jest naszym domem. Nawet taka pieśń jest. Świat nie jest domem mym. Naszym domem jest Królestwo Niebieskie. Jezus Chrystus jest naszym Panem i Królem. I tam chcemy dojść, tam chcemy być, dlatego nie chcemy być głupimi pannami. Dlatego nie chcemy być tymi, którzy lekceważą, którzy ignorują, którzy się zastanawiają ciągle na tym, co to będzie jutro, a co się z tym światem stanie, a czy się nam uda, czy się nam nie uda. Nam się uda, bo my jesteśmy dziećmi Bożymi. Nazwę słowo uda. To nawet niedobre słowo. My jesteśmy dziećmi Bożymi, dlatego zwycięstwo jest po naszej stronie, bo Jezus zwyciężył świat. Jezus do nas mówi, że ucisk mieć będziecie w tym świecie, bo ten świat jest rządzony przez demony, przez diabła, przez moce piekielne, tam jest ten Pan, ale ufajcie mi, ja zwyciężyłem świat, czyli zwyciężyłem władców tego świata. Jezus jest zwycięski, amen? Jezus zwyciężył, Jezus żyje, jest naszym Królem i Panem, Jemu ufamy, dla Niego żyjemy, z Nim zwyciężamy. Chwała Mu niech będzie, amen.